Dzień dobry, Jolanta Pieńkowska, witam Państwa w kolejnym już wydaniu specjalnym Wiadomości. Jesteśmy na dachu, właśnie w tej chwili oglądamy kulminację i rzeczywiście wrażenie jest niesamowite. Mamy właściwie bezchmurne niebo, gdzie niegdzie są tylko niewielkie obłoczki, a czujemy się tak, jakby było pochmurno. Jest ze mną pan doktor Józef Juchniewicz. Panie doktorze, co my właściwie widzimy, bo wrażenie jest niesamowite. To może pani sama patrzeć, prawda, i na ekranie też, że widzimy tylko taki sierp, po prostu ta druga część, ta większa część jest zasłonięta. W jakim stopniu to jest? Zależy, czy będziemy żyli w średnicy, czy powierzchni między 80 a 90%. Te liczby są wszędzie wypisywane i to. Jest to w całej Polsce troszeczkę różne, w zależności od tego, jak daleko jesteśmy na południu. Koło nas, na południu od nas. Wiemy, że zdarzają się na Ziemi 2-3 razy do roku. Dlaczego właśnie to budzi tyle emocji i jest tak spektakularne? Proszę Pani, my się pytali bardziej do dziennikarzy. Przypuszczam, że tylko i wyłącznie dlatego, że jest to w Europie w tej chwili na terytorium gęsto zaludnionym, gdzie środki masowego przekazu działają skutecznie i jest bardzo rozpropagowane. Pani sama powiedziała, każdego roku mamy przynajmniej 2-3, no i tak to się jest. A kiedy ostatni raz takie zjawisko przeżywaliśmy? Duże to było w 1954, kiedy nad Sejnami było, wtedy w Warszawie też było, przypuszczam, że porównywalne, nie pamiętam dokładnych liczb. A także takie słabsze były parę lat temu, ale nie pamiętam, nie oglądałem chyba. Dziękuję panu bardzo. Tak, jak państwo widzą, tak wygląda co trzeci mieszkaniec Polski. I proszę sobie wyobrazić, że co trzeci mieszkaniec Polski wziął sobie dzień wolny właśnie po to, żeby to niezwykłe zjawisko oglądać, a na drogach zapanował prawdziwy chaos. A tak w tej chwili, proszę państwa, wygląda absolutnie kulminacyjny punkt, który już za chwilę minie niestety. Cała Europa przez cały dzień śledzi kulminacyjny punkt w Anglii, Francji, Austrii i w Niemczech. Wielka Brytania, Francja, Niemcy i Austria kulminację mają już za sobą. Teraz swoje kilka minut ma Budapeszt i Bukareszt. W Polsce kulminacja była godzinę temu, ale jest nadal na drogach. To, co Państwo widzieli na początku tego wydania, to było na południu kraju. Łączymy się w tej chwili z Gubałówką. Czy coś widać w Zakopanem? Witamy Państwa z Gubałówki. Zachmurzone niebo utrudnia obserwacje. Wielu turystów, którzy dzisiaj tutaj przyszli, czuli się zawiedzeni efektem. Postanowiliśmy zapytać młodego mieszkańca Zakopanego, pana Dariusza. Drzewień na potolu to baby rektowały takie czorne szmatki, co by na ocach zawiązać. Dzień wcześniej chował do komórki. Słońca nie widziały, to i nie wariowały. A na drugi dzień podać mi się ich wypuścał. Haj. To wszystko z Zakopanego. Dziękuję bardzo za relację z Zakopanego, a kulminacja jest w tej chwili nad stolicą. Tam jest redaktor Marek, który wraz z tłumem ludzi obserwuje to niecodzienne zjawisko. Halo. Czekamy. Witam, tutaj już w zasadzie jest po wszystkim, już jest po kulminacji, no i zapanował półmrok, włączono nawet na głównych ulicach miasta, zapanowała jakaś taka dziwna cisza, stanęły samochody, tysiące ludzi, tam właśnie było miejsce, gdzie to zjawisko można było oglądać w sposób, no, podobno najlepszy na świecie, bezchmurne niebo, morze, co jest dodatkową atrakcją. Przyjechało wielu uczonych, tysiące turystów z całego świata. Niektórzy oczekiwali na trzęsienie ziemi, niektórzy zapowiadali, że coś takiego właśnie wystąpi. Mówiły o tym również niektóre tutejsze wróżki. Na szczęście trzęsienia ziemi jak dotąd nie odnotowano. Dziękuję bardzo za relację. Według ludowych wierzeń kulminacja następuje wtedy, gdy dzika bestia pożera, aby ukarać ludzi za ich grzechy. By uspokoić złe duchy, we wszystkich wsiach biły dzwony. Natomiast mieszkańcy i licznie przybyli turyści słuchali dyktatora komunistycznego, straconego w 1989 roku. Sprzedano 20 tysięcy biletów. I tak jak mówiliśmy wcześniej, papież Jan Paweł II obserwuje je w tej chwili z pokładu śmigłowca lecącego do letniej rezydencji w Castel Gandolfo. Nie wyklucza się, że pilot nieco przedłuży ten lot, aby papież Jan Paweł II mógł obserwować kulminację w rejonie Rzymu. Tak jak mówiłam już wcześniej, teraz to już wszystko. Zapraszam na kolejne, ostatnie już dziś specjalne wydanie Wiadomości. Do zobaczenia.